teraz moje refleksje na temat darcia szat miłośników premiera Tuska odnośnie niewłaściwej obsady niektórych ministerialnych foteli. Ja jako reżyser analizuję, obserwuję twarze ministrów. Premier Donald Tusk obsadza ich według przystojności. Tak jak mi opowiadała kiedyś jedna starsza osoba pamiętająca czasy przedwojenne, gdzie był dozorca domu, bardzo przystojny, ale nie zamiatał ani podwórka, ani chodnika. Ale świetnie żył, miał zawsze dużo pieniędzy. I jak ta pani spytała go, jak pan żyje, z czego pan żyje? To powiedział, z przystojności, proszę pani. Bo różne panie zasilają mój budżet domowy i na tej pensji, którą mam z magistratu, bo tak to kiedyś się nazywało, to ja nie wyżyję. No i dzisiaj na niektórych naszych niestety naiwnych i często głupawych rodaków działało jakiś czas to właśnie, że minister Grabarczyk był przystojny. Minister Nowak jeszcze przystojniejszy. W związku z tym na pewno będą jeszcze lepsze autostrady. Pani minister Mucha to w ogóle Miss Polonia. Jej przystojność w ogóle nie podlega żadnej dyskusji. Kto tam jeszcze jest taki przystojny? Już mi się nie chce wyliczać. Chodzi o to, że przypomniał mi się teraz genialny zupełnie cytat naszego wspaniałego pisarza Waldemara Łysiaka, który zacytował jakiegoś genialnego Francuza, który powiedział, że rządy większości to rządy głupców, bo głupców zawsze jest więcej na świecie. I głupcy na przykład chętniej zagłosują na przystojnego niż na mądrego. I to jest nasze nieszczęście. Może teraz w wielu mózgach zajdzie jakaś przemiana i zrozumieją, że tutaj uroda nie ma nic do rzeczy. No po prostu trzeba mieć przygotowanie i pewne cechy, które pozwalają na to, żeby odpowiednio rządzić, czyli cechy osobowości. No to musi być twardziel, to musi być człowiek, który mimo przeciwieństw, czasem tragedii, jakie przeżywa, jednak ma misję i tę misję wypełnia i chce dobra nas wszystkich. Zastanówcie się, kto może nas z tej matni, gdzie przystojność jest najważniejszą cechą polityków i dobrze skrojony garnitur. Kto nas może z tej manii ogłupiania, z tej manii zamieniania Polaków w lemingi, to są takie zwierzątka, które co jakiś czas rzucają się w przepaść i zabijają masowo, żeby wyrównać populację, bo jakby było ich za dużo, to by nie mogły się wyżywić. Tak one sobie myślą. Sądzę, że jednak różnimy się nieco od lemingów.